Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Na tym kanale nie ma vlogmasu, czyli grudniowego eventu codziennych vlogów na YouTubie. Bo mnie to nie interesuje i w ogóle u mnie prawie każdy dzień wygląda tak samo i nie ma co wymyślać codziennie inny temat na siłę. Oczywiście jak inni YouTuberzy robią vlogmas, to nie mam nic przeciwko. Ja nagrywam o świętach tylko wtedy, kiedy mam ochotę. Jest to pierwszy, a może ostatni w tym roku filmik na temat świąt. W Polsce chyba coraz bardziej znane jest stwierdzenie, że Japończycy jedzą KFC na Wigilię. Szczególnie przed świętami dużo osób mi zadaje to pytanie, łącznie z moimi uczniami od japońskiego. A czy to prawda, czy mit? Dzisiaj odpowiem na to pytanie. Nie powiem, że to mit, ale trzeba dodać pewne informacje. Rzeczywiście dużo Japończyków zamawia kurczaka z KFC na święta i trzeba go zamówić przynajmniej kilkanaście dni wcześniej, żeby w ogóle zdążyć. Ale tak naprawdę sprawa nie jest tak prosta. Kiedy rozmawiam z Polakami zainteresowanymi Japonią, prawie zawsze oni o tym wiedzą i dzisiaj wpisałem też w wyszukiwarce Japończycy KFC i wyszło mnóstwo artykułów na ten temat. Więc rzeczywiście ten temat musi być znany, ale to nie jest takie, Japończycy lubią jeść kurczaka z KFC na święta, ciekawi ludzie, jak często jest przedstawiane. Pierwsza rzecz jest taka, że tutaj trochę niefortunnie brzmi kurczak z KFC. Jak ktoś o tym mówi w Polsce, to w 95% mówi Japończycy jedzą kurczaka z KFC na święta, albo Japończycy jedzą KFC na święta. A rzeczywistość jest taka, że niekoniecznie KFC, bo ważne jest, żeby to był kurczak. Pewnie najwięcej Japończyków i tak kupuje tego świątecznego kurczaka od KFC, ale ten zwyczaj jest tak rozwinięty, że różne firmy uznają go za okazję i reklamują swojego kurczaka i to nie tylko sklepy czy restauracje znane z kurczaka, ale też kombini, czyli takie japońskie żabki. W nich też można zamówić kurczaka i naprawdę starannie go promują przed świętami. Niektórzy od początku nie biorą pod uwagę KFC, na przykład moja rodzina, bo popyt jest za duży i to utrudnia dostanie kurczaka, a jak się zastanowić, to w innych miejscach też jest kurczak i nie opłaca się aż tak męczyć, żeby mieć akurat KFC. Dlatego lepiej brzmi zdanie, Japończycy jedzą kurczaka na święta i najpopularniejszy jest ten z KFC. A ja nie mam obsesji, żeby jeść kurczaka akurat na święta, więc koło 26 grudnia idę do sklepu i biorę kurczaka w przecenie. A tak przy okazji 26 grudnia, to u nas już to nie jest święto. Druga rzecz jest taka, że to nie jest tak, że Japończycy sami zaczęli jeść kurczaka na święta. Jesteśmy bardziej ofiarami marketingu KFC, ponieważ wcześniej w ogóle nie było takiej tradycji i KFC, które wtedy nie było zbyt popularne w Japonii, chciało podbić japoński rynek i wymyśliło kurczaka na święta. Niektórzy się śmieją, że Japończycy to taki dziwny naród, bo jedzą kurczaka na święta, hahaha, ale tak naprawdę to mogło się stać w każdym kraju. I po prostu akurat to była Japonia w przypadku KFC, więc ci ludzie się śmieją z Japończyków, ale właśnie w tym momencie czyha kolejna firma i szuka okazji, żeby tym razem z nich wycisnąć pieniądze przez marketing. To dodatkowe informacje, które chciałbym, żebyście znali. A poza tym, to jest w zasadzie prawda. Japończycy jedzą kurczaka na święta, dokładniej na Wigilię, a najpopularniejszy jest ten z KFC. Ja w tym roku spędzę święta poza domem, bo w Japonii Boże Narodzenie nie jest świętem rodzinnym i nie ma żadnych zobowiązań. Będę jeździł po Hokkaido przez 8 dni i pewnie nie będę kupował kurczaka. Jeśli chcecie śledzić mój wyjazd, który zaczyna się 22 grudnia, to zaobserwujcie mój profil na Instagramie. Link jest w opisie. Wesołych świąt!